Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w materiale poświęconym grze PES 2019. Będzie to materiał nietypowy z kilku powodów. Pierwszy z nich już na pewno dostrzegliście. Otóż dziś widzimy się na kanale TwoGame, do którego subskrypcji serdecznie zachęcam, ponieważ coś mi mówi, że jeszcze kilka razy się tu spotkamy, niekoniecznie tylko w grze PES 2019. Po drugie, nie będzie to typowy gameplay poświęcony grze dostarczonej nam od Konami, ponieważ jak dobrze wiecie, ja jestem niejako zboczony na punkcie społeczności Football Managera w Polsce, dlatego też postaram się dzisiejszym materiałem przedstawić wam sposób gry w PES 2019, który być może będzie przynajmniej po części satysfakcjonował graczy Football Managera. Otóż istnieje w PES 2019 specjalny tryb kariery, w którym możemy spotkania rozgrywać w trybie tak zwanego coacha, w trybie, ja bym to nazwał, w trybie menadżera, gdzie nie kierujemy grą piłkarzy, a skupiamy się tylko i wyłącznie na polecenia, na wydawaniu im poleceń taktycznych, na ustawieniach każdego z piłkarzy, czy z każdej formacji w trakcie trwania meczu. To oczywiście nie będzie wierne odwzorowanie gry Football Manager, która oczywiście charakteryzuje się tym niezwykle rozbudowanym systemem pod kątem ustawień właśnie taktycznych, treningowym, poleceń i tak dalej. Dlatego ja w tym materiale zaproponuję wam jeden ze sposobów gry. Wy oczywiście pod nim przekażecie mi swoje opinie na ten temat, czy nadal chcecie, żebyśmy kontynuowali karierę, którą za chwilę sobie tutaj rozpoczniemy. Oczywiście mile widziane oceny, jak już poinformowałem was na naszej grupie. Chciałbym przyjąć z wami mały zakład. Otóż jeżeli zgromadzimy tu 200 pozytywnych ocen, 200 łapek pod tym materiałem, to w któryś weekend zorganizujemy sobie 5-6-godzinny stream, tak jak już kilka razy on się odbywał. Ja po takich streamach wyglądam bardzo źle, ale tak na dobrą sprawę, kiedy ja wyglądam dobrze. Bądź co bądź, po pierwszym uruchomieniu gry PES 2019 rzuciła mi się w oczy niezwykła prostota, z jaką została wykonana ta gra. Ten materiał nie będzie stricte recenzją PES-a 19, ale podrzucę kilka moich prywatnych odczuć. Istnieje tu naprawdę bardzo przyjemny dla oka interfejs. Mamy kilka trybów, w którym możemy rozpocząć naszą przygodę z PES-em, m.in. poprzez standardowy zwykły mecz, tryb koopa, tryb treningowy. Mamy oczywiście MYCLUB w trybie online, którym też kiedyś możemy się zająć. My zajmiemy się tymczasem trybem offline i trybem Master League. Oczywiście, jak już pewnie wszyscy wiecie, w tym filmie, ten film będzie specjalny pod tym względem, że właśnie w nim przedstawię wam mój pierwszy klub, którym rozpocznę przygodę z nową częścią Football Managera, czyli z Football Managerem 2019. Dlatego bądźcie czujni, ponieważ teraz przechodzimy do trybu Master League, do dobrze znanego trybu kariery w PES, w całej po prostu serii PES, i tuż po krótkim intrze nastąpi ta wiekopomna chwila i dowiemy się, gdzie spędzimy wiele, wiele godzin tuż po premierze najnowszego FM-a.
Tak więc wszystko jest już jasne. Większość z Was pewnie specjalnie zaskoczona tym moim wyborem nie jest, ponieważ już informowałem o zespole Wolverhampton w filmie, w którym przedstawiałem kilka zespołów, w których będzie można rozpocząć karierę w nowym FM-ie. Ja przedstawię kilka spraw związanych z grą PES 2019, z tym trybem kariery, który po raz kolejny podkreślę, charakteryzuje się dużą, dużą prostotą. Mamy kilka zakładek w menu głównym, w zakładce Management możemy ustalić naszą taktykę, co będzie podstawą, absolutną podstawą w naszym sposobie gry w PES-a 19. Tu jeszcze negocjujemy umowy, trenujemy oraz zmieniamy numery naszych zawodników. Następnie mamy Team Info, gdzie możemy przejrzeć sobie wszystkie informacje związane z naszym składem. Mamy biuro menadżera, gdzie dokonujemy zmian w ustawieniach, przeglądamy swoje postępy w karierze. W karierze baza danych gry, gdzie możemy zajrzeć, co dzieje się w pozostałych klubach w naszej karierze. No i oczywiście standardowe ustawienia gry. Najpierw spróbujmy sobie przejść do kolejnego dnia, żebym mógł Wam pokazać, jak ładnie, również bardzo prosto wygląda przejście do dalszego etapu gry. Mamy jakieś pojedyncze wiadomości. Jeszcze jedna taka uwaga. Jak widzicie, jestem wyposażony w większość licencji, których brakiem charakteryzuje się niestety PES 19, ale powiem Wam, że zajęło mi dosłownie, no żeby Was nie skłamać, 2-3 minuty, maksymalnie 2 minuty, żeby to wszystko zaktualizować, więc argument mówiący o tym, że PES jest beznadziejny, ponieważ nie posiada licencji, absolutnie nadaje się do kosza, ponieważ żeby przykładowo nadrobić licencję w Football Managerze, trzeba poświęcić przy słabszym internecie sporo godzin, żeby pobrać wszystkie uaktualnienia graficzne i tak dalej. Tak jak mówiłem, w naszym trybie, w naszym podejściu do PES-a głównie będziemy zajmować się managementem naszego zespołu. Tutaj już mamy management akurat przed meczem z Romą, więc może niepotrzebnie przeszedłem do tego dnia, ale mniejsza o to. Gramy w International Champions Cup i w sekcji Game Plan możemy dokonać pewnych zmian, głównie w taktyce. Najpierw przechodzimy do pierwszej zakładki, gdzie możemy wczytać sobie swoją taktykę na dane spotkanie i przede wszystkim najważniejsza opcja, którą należy według mnie przynajmniej zaznaczyć, jest płynność. Tak, płynność formacji, którą najlepiej nastawić na włączoną, ponieważ wtedy otrzymujemy możliwość ustawienia trzech różnych rozwiązań w zależności od tego, czy nasza drużyna jest w trybie ataku, obrony i tak dalej. Dlatego przejdziemy sobie teraz może do zmiany formacji. Ja jestem wielkim fanem oczywiście formacji 4-2-3-1. Możemy ustawiać formację w trakcie posiadania piłki, w momencie, w którym tej piłki nie posiadamy. My sobie tutaj głównie ustawimy właśnie wspomnianą 4-2-3-1. Jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy przebywają w klubie Wolverhampton, w zespole, który swoją drogą jest oczywiście trzykrotnym mistrzem Anglii z lat 50. i jednym z założycieli tej pierwszej ligi angielskiej, czyli Football League, dlatego na pewno zespół należałoby poprowadzić tak, jak na to zasługuje i tak też będę starał się to zrobić. Przejdźmy sobie może do instrukcji. Mamy instrukcje dotyczące ataku, defensywy i ustawienia zaawansowane, do których przejdziemy za chwilę. I mamy bardzo to rzecz, która od razu rzuciła mi się w oczy i bardzo ją popieram i bardzo od razu polubiłem, że mamy graficznie przedstawione momenty naszej gry. Aktualnie jesteśmy w momencie ataku przy pomocy, jak widać, posiadania piłki. Jak widać, mamy przejęcie piłki i strzałeczkami gra informuje nas o tym, w jaki sposób nasi zawodnicy będą tę piłkę rozgrywać. Możemy ustawić sobie długie podania. Jak widzimy, które mogą przerzucić linię pomocy, być może nawet linię
linię obrońców w kierunku właśnie naszego napastnika. Ten odgrywa piłkę dalej. Oprócz posiadania piłki mamy kontratak i tutaj te strzałeczki powinny nam się wydłużyć właśnie w kierunku bramki przeciwnika, co również tutaj jest bardzo ładnie odwzorowane. Myślę, że my zagramy takim tempym angielskim stylem na takie właśnie kontrataki, być może właśnie za pomocą długich podań. Na prawej stronie mamy Adama Traoré, czyli bardzo, bardzo szybkiego skrzydłowego, który być może dobrze znajdzie się w tym systemie, czy Diogo Jota. Do tego mamy ustawienia szerokości ataku, czy mamy atakować środkiem boiska, tak jak tutaj, czy dość szerzej. Jak mówiłem, dysponujemy dobrymi portugalskimi lub hiszpańskimi skrzydłowymi, dlatego zagramy dość szeroko. I to jest piękne w tej grze, że można właśnie dokonywać dość wielu, jak na taki symulator piłki nożnej, zmian tak. Z tego co pamiętam, w poprzednich wersjach, czy to PES-a, czy FIFA, nie było aż tylu opcji ustawień, które można wybrać, prowadząc właśnie tylko zespół, nie jako piłkarz, ale jako sam menadżer i obserwując grę naszych zawodników. Do tego mamy kilka innych ustawienia supportu naszych zawodników, w jakich odległościach mają się oni znajdować. Do tego mamy instrukcje defensywne. Tutaj za bardzo nic nie trzeba tłumaczyć, ponieważ jak widzicie, wszystko jest ładnie graficznie przedstawione, czy cały nasz zespół powinien właśnie cofać się do defensywy jak w tej opcji, czy cały zespół powinien wysokim pressingiem od razu zaatakować zawodnika posiadającego piłkę oczywiście wśród rywali, dlatego my włączymy sobie typowy angielski twardy pressing, mamy pressing agresywny albo konserwatywny, dlatego włączymy sobie agresywny. Wysokość ustawienia linii defensywnej możemy dać sobie wyżej. Oczywiście, jeżeli mamy wolniejszych obrońców, tutaj będziemy musieli cofnąć się w kierunku własnej bramki. Już mi takie zboczenie małe z FM-a wychodzi. I rzecz ostatnia, bardzo, bardzo ważna jest, są to zaawansowane instrukcje, do których może przejdziemy za chwilę, już po uruchomieniu meczu z Romą. Dokonajmy sobie kilku zmian. Mamy Honego, którego dobrze kojarzymy oczywiście z kariery w Celcie Vigo. Jest tutaj wspomniany Adama Traoré, mamy Diogo Jota, jest Jimenez na napadzie, Helder Costa na lewym skrzydle, przede wszystkim Ruben Neves, wielka perełka portugalskiej piłki, z którą na pewno będę miał spore nadzieje w nowym FM-ie, czy jeszcze w tym PES-ie, jeżeli chcielibyście tego typu materiały tutaj oglądać. Tak patrzę, czy kogoś jeszcze moglibyśmy wprowadzić. Tutaj jeszcze mamy jednego zawodnika. Gdzie go wprowadziłem? Dobra, wprowadźmy go na środek pomocy. Dobra, niech będzie ten Dendoker. Tutaj on mi się zmienił, czekajcie, tutaj wracamy z... O, albo z Iwanem Cavaleiro, skrzydła Adama Traoré i Iwan Cavaleiro będą na pewno odpowiednie, dlatego myślę, że możemy już przejść do tego meczu z Romą. Oczywiście nie jako next match, tylko przejdźmy do meczu w trybie menadżera. Gry z serii PES oczywiście zawsze kojarzyły się z niezwykle szczegółowymi, z niezwykle dobrymi ustawieniami graficznymi, może nie ustawieniami, ale efektami stricte graficznymi. Jak widzimy, wszystkie detale odwzorowane są naprawdę w świetny sposób. Mi przede wszystkim zaimponowali, uwaga, kibice na trybunach, którzy są mega różnorodni. Nie wiem, czy aż tak dużo czasu nie grałem w te symulatory piłkarskie typu FIFA, PES, że jestem aż tak zachwycony, no ale jak patrzę na to, co na to przykładowo wyjście piłkarzy, jestem naprawdę w siódmym niebie, gdyby coś takiego było w naszym FM-ie. Wcale nikt z nas by się pewnie nie obraził, pewnie za cicho ustawiłem ustawienia głośności, żebyście mogli słyszeć, co tam się dzieje na trybunach, ale musicie przyznać, że to wejście na samym początku jest mega, mega udane. Przejdźmy zatem już do rozgrywania tego spotkania i zanim może przejdziemy do tych ustawień taktycznych, o których wam wspominałem, niech to spotkanie już tutaj sobie leci, to ogłoszę teraz, pozwólcie, pierwszego zwycięzcę gry, jak się okazało, FIFA 19. Jest nim Mateusz, który wygrał oczywiście FIFA na maila ze względu na swoje imię, ponieważ jak wiecie, kto jak kto, ale nepotyzmem ja charakteryzuję się naprawdę olbrzymim, dlatego gratulujemy, dogadaliśmy się z Mateuszem, że
jednak nie będzie to PES, a będzie to FIFA, dlatego no, szanuję, aczkolwiek ja sam wybór raczej, jak widzicie, podjąłem inny. I dobra, i mamy 14 minut tego spotkania, na razie nic wielkiego się tu nie dzieje, dlatego teraz może przejdźmy, pozwólcie, do trybu, do pauzy, gdzie mamy od razu podane statystyki, mamy sektory, którymi podążają akcje, my głównie gramy środkiem, Roma głównie gra skrzydłem i tutaj już mamy pewien problem, ponieważ my powinniśmy atakować dość szeroko, może to dlatego, że to dopiero 15 minuta, więc nie wszystko idzie po naszej myśli. Przejdźmy zatem teraz do tych zaawansowanych ustawień taktycznych, które możemy wybierać w trakcie trwania spotkania. Jak wiecie dobrze na padzie, nie wiem czy trzymaliście kiedyś pad w rękach, ja rzadko to robię, ale tym razem mam tego pada w rękach, mamy cztery sobie strzałeczki, za pomocą których możemy dopasować sobie preferencje nasze taktyczne w zależności od tego co dzieje się na boisku. Mamy dwa możliwe ustawienia na ofensywne, możemy zalecić naszemu piłkarzowi rolę fałszywego skrzydłowego, czyli typowego schodzącego napastnika, który nie będzie trzymał się linii, ale będzie schodził do środka. Mamy do tego kilka innych ustawień, albo będziemy mogli przekazać naszym piłkarzom, żeby trzymali się linii, więc dajmy sobie jako pierwsze ustawienie ataku może właśnie fałszywych skrzydłowych. Ustawienie ataku numer 2 damy trzymaj się linii, następnie w bocznymi strzałkami możemy jeszcze manewrować naszą linią defensywy, czy nasi skrzydłowi mają głęboko się cofać, czy mamy ściśle kryć zawodników, albo utrzymać głęboką linię defensywy, więc ustawmy sobie opcję pierwszą. Linia defensywa, opcja druga to ścisłe krycie. I teraz Wam pokażę może jak zaaplikować te zmiany w... Oj, czy ja to zapisałem? Przepraszam, nie wiem czy ja to zapisałem. Deep defensive line i ścisłe krycie. Ok, teraz żeby tutaj nic nie zepsuć. Nie wiem jak mam stąd wyjść, halo. Proszę mi pomóc. Nie, kliknąłem help, żeby mi pomogli. Dobra, udało się, gramy. Mamy kwadrans gry za nami i teraz za pomocą przycisku L2, czy inaczej to się nazywa LT, prawdopodobnie, przytrzymując go możemy sobie manewrować, jak widzicie, w dolnym prawym rogu przy nazwisku naszego zawodnika ustawieniami. Dlatego teraz przycisnę sobie, chwila, bo mamy akcję Adamy Traoré, co ciekawe z lewej strony boiska znajduje się nasz skrzydłowy, piłka od Rubena Nevesa. Traoré to, o czym mówiłem, że on ma naprawdę końskie zdrowie, jest bardzo, bardzo szybki, niestety teraz za bardzo tego nie wykorzystał. Kliknijmy sobie jedną z opcji ataku, już za bardzo nie pamiętam co ja tam ustawiłem, ale jeżeli chodzi o defensywę, mieliśmy ścisłe krycie oraz cofnięcie do linii, głębokie cofnięcie linii defensywnej, które teraz akurat przydałoby się w momencie, kiedy holenderski obrońca jest przy piłce, dośrodkowuje ją w nasze pole karne, na szczęście bez jakiegoś negatywnego dla nas skutku. Jak mówiłem, ten gameplay jest typowo pokazowy, dlatego jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej materiałów tego typu, więcej może zabaw transferowych, czy zabaw z innymi trybami PES-a tutaj na kanale 2Game, no to dajcie mi o tym znać. Spróbujemy przybliżyć właśnie grę PES 2019 graczom Football Managera, ponieważ to jeszcze nie jest ten oczywiście świat niezwykle rozbudowanej taktyki, niezwykle rozbudowanych systemów, ale jak na bardzo prostą grę do piwka, gdzieś na spokojny koleżeński wieczór może się jak najbardziej PES przydać. Koniec pierwszej połowy, którą remisujemy z Romą 0-0, ale ja myślę, że już wystarczy tego dobrego, jeżeli chodzi o ten materiał, ponieważ głównie chciałem Wam przedstawić kilka informacji związanych z premierą FM-a i związanych z tym trybem prowadzenia zespołu w trybie menadżerskim. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że w kolejnym materiale z PES-a. Do zobaczenia. Trzymajcie kciuki za moją karierę w Wolverhampton, zarówno tutaj, jak i w FM-19. Cześć!